Przed materiałem mamy pytanie do Was. Jaki organizator według Was już nigdy nie powinien organizować turnieju do Majora? Można by rzec, że obecne kwalifikacje do Majora to jeden wielki cyrk. W zasadzie to prawie na każdym turnieju tej rangi dochodzi teraz do jakichś absurdalnych sytuacji, które wynikają z niewiedzy organizatorów, ale również przez dziwne zapiski ze strony Valve. I jak pewnie już doskonale wiecie z naszych poprzednich materiałów, zarówno Epic League, jak i Flashpoint miały swoje słabsze momenty. Przy czym organizatorzy z firmy Epic przeszli chyba najśmielsze oczekiwania. A jak się okazuje, turniej Regional Major Rankings z regionu CIS to nie jedyne zawody organizowane przez markę Epic League. Ten sam organizator stworzył również turniej RMR w Oceanii, co jak dla mnie raczej nie powinno mieć miejsca. No i jak pewnie się domyślacie, po raz kolejny zawiedli. Nie tak dawno ESIC zbanowało 7 graczy z australijskiego MDL-a za ustawianie spotkań. Kilka miesięcy temu 17-latek z tego regionu otrzymał bana za fałszowanie dokumentów na rok. Co w związku z tym robi Epic League? Dosłownie nic. Organizatorzy pozwolili na grę zbanowanym graczom za różne przewinienia. Wśród nich dwójka graczy z zespołu Roster, Netic oraz ASAP, którzy co ciekawe zajęli trzecie miejsce. Podobnego bana miał też gracz Vertex eSports Club, Rofelko. Mimo wszystko zostali oni dopuszczeni do tego ważnego turnieju w kontekście Majora. Jeżeli bany nałożone przez ESIC i ESL nie będą w żaden sposób respektowane, to gracze wciąż będą czuli się bezkarnie. A wiemy dobrze, że takie coś nie wróży nic dobrego w grze Fair Play. Jak zapewne wiecie, na Hellcase można otwierać różne skrzynie i upgrade'ować skiny. Kod Piki da Wam darmowy balans na start, a dzięki Piki bonus dostaniecie aż 15% więcej do wpłat. Formy płatności to szybkie przelewy, kryptowaluty czy oczywiście skiny z CSGO. Zachęcamy również do sprawdzenia opcji premium. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania Hellcase'a, link standardowo w opisie. Od momentu wprowadzenia trybu Unranked oraz Ranked minęło już kilka dni, a gracze zastanawiają się, w jaki sposób teraz Valve będzie pozbywać się kont Prime, które były w nieuczciwy sposób zdobyte i sprzedane komuś innemu. W końcu na wielu z nich używane były różnego rodzaju boty, wspomagacze i tak dalej. Tych kont pomimo fali banów wciąż jest jeszcze bardzo dużo i trochę to zajmie, zanim Valve całkowicie wyplewi ze statusu Prime oszustów. Na pomoc jednak przychodzi społeczność Counter-Strike'a z pomysłem, który miejmy nadzieję już wkrótce zagości do CS-a. Jak napisał jeden z użytkowników na Reddicie, system Overwatch od tej pory powinien wykrywać tylko mecze Prime. Dzięki temu ludzie, którzy mają płatną wersję gry, szybciej będą w stanie pozbyć się problemów w postaci chociażby cheaterów. Fordel uważa, że najlepszym sposobem na walkę z tymi kontami to właśnie system Overwatch, który pomoże w samym problemie. A matchmaking w statusie Prime będzie o wiele bardziej grywalny. Post zyskał naprawdę ogromną ilość plusów i zapewne dotrze do kogoś z firmy Valve, zważywszy na to, że na Reddicie często potrafią się udzielać. Fordel zakończył post stwierdzeniem, że darmowy matchmaking w CS jest praktycznie nie do odratowania, a skupienie się na matchmakingu Prime pozwoli na sporą poprawę w rozgrywce. I w pełni się z tym zgadzam. Dajcie znać, co sądzicie o takim pomyśle. Jak zapewne doskonale wiecie, Pasza poza miłością do Counter-Strike'a uwielbia również jeździć na rowerze, co często można zaobserwować na jego Instagramie. Tym razem jednak wydarzył się nieprzyjemny incydent właśnie u Jarka, a propos jego pasji związanej z rowerami. Jak możemy przeczytać na stronie BUB, ktoś ukradł rower Paszy pod jego chwilową nieobecność. Pasza na Instastory postanowił do samego złodzieja się odnieść. Wypowiedzi posłuchajcie sami. Pamiętacie, jak kiedyś buchnęli mi moje buciki używki z City Fitu? Tak wczoraj buchnęli mi rower. Mój ukochany Krosik, narodziny wypady, po piwerko do żabki, bądź chipsiki na seans dla żonki. Drogi złodzieju, niech ci spadną koła przy 50. A teraz tak jeszcze w ramach bardziej ciekawostki, jeden z graczy na Reddicie postanowił podzielić się filmem, w którym podczas rozgrzewki walił nożem w ściankę na mapie The Inferno. Jak można zauważyć, po wielu uderzeniach robi się z niewiadomego powodu różowa. W komentarzach można się dowiedzieć, że to nie jedyna dziwna rzecz na tej mapie podczas rozgrzewki. Model gracza może również przechodzić przez śmietnik po drugiej stronie tej mapy rozgrzewkowej. Po wielu spekulacjach i tygodniach testów, Mikołaj Maus Karolewski staje się piątym graczem w organizacji Pompa Team. Organizacja zapowiada, że będzie to najlepszy skład w historii tej marki. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądać finalna piątka. Na Intel Extreme Masters Summer zaczyna robić się naprawdę interesująco. Ostatnio Evil Geniuses walczyło z OG o automatyczne wejście do półfinału. Ostatecznie to Mantu i spółka okazali się silniejsi, wygrywając 2-1. Tym samym Evil Geniuses z Michem na czele już w piątek zmierzy się w ćwierćfinałach na Mozart
drużynę Gambit, które w tej chwili jest na pierwszym miejscu w tabeli HLTV. Samo spotkanie rozpocznie się o 16:45, a o streamach będziemy informować na naszym Discordzie, na czacie ogólnym. Co też pewnie ucieszy polskich kibiców, Ninjas in Pyjamas z Device'em na pokładzie odpadło już z tego turnieju, przegrywając 1-2 na Virtus Pro i tym samym zajęli 7-8 miejsce. A tak jeszcze wracając do ostatniej aktualizacji, jeden z użytkowników na Reddicie skarży się na ścinki podczas gry, kiedy zaczyna strzelać. Jak się okazuje, nie jest jedynym, który po ostatnim update'cie ma coś takiego. Jak stwierdził, dosłownie żadne rozwiązanie nie pomaga. Podobno pomocne jest wyłączenie opcji związanej z widocznością modeli graczy. I oczywiście, jak zawsze, pojawia się też komenda logaddress@1, która również powinna w takich sytuacjach pomóc. Pewnie wielu z Was zna to uczucie, jak po wejściu do gry wyświetli Wam się komunikat związany ze zbanowaniem graczy, których wcześniej zreportowaliśmy. Takie sytuacje od ostatniej aktualizacji podobno pojawiają się coraz częściej, tak jakby Valve bardziej starało się sprawdzać te reporty. Jak piszą użytkownicy pod postem jednego z użytkowników, praktycznie od roku nie pojawiały im się takie komunikaty. Teraz jednak zdarza się to nawet całkiem często, patrząc przez pryzmat ostatnich kilku miesięcy. Dzisiaj Blast ogłosił regionalne kwalifikacje do głównego turnieju Blast Premier Fall Showdown. Rozpoczną się od 9 lipca na Półwyspie Iberyjskim podczas RTP Arena Cup. Wszystkie te kwalifikacje macie w tej chwili na ekranie. Organizatorem w zachodniej Europie będzie polskie Fantasy Expo. Już 15 czerwca rozpocznie się Blast Premier Spring Final. Wśród zespołów mamy oczywiście Evil Geniuses z Michem na pokładzie. I co ciekawe, również zmierzą się z ekipą Gambit, tak jak w przypadku EM Summer. Samo spotkanie będzie pierwszym meczem tego turnieju. Byli gracze Gamer Legion, Adam czy też Dobo znaleźli nowy dom w postaci organizacji Into the Breach. Cały skład macie w tej chwili na ekranie. Aura Esports żegna się z ich brytyjskim składem, w której znajdował się jeden polski zawodnik iFan. Top middle. Starting to take some long control. James Orp is on the angle, playing with fire. And James, the collateral comes through. Is he going for more? Ooh, he is. Laying down smoke. No, patrz, widzisz co on robi? Orp, jakiś ten. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie odwiedzić Hellcase'a, korzystając z naszych kodów. Tym samym wspierasz ten kanał. A najstandardowo wbijacie na Discorda oraz pozostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.